Radio Tok FM reklama była, byśmy te reklamy wyłączyli, a, bo potem są tylko dodatkowe komplikacje w internecie. A to do współudziału, do współzapłaty. Program, nienawidzę tego. Wraz z zaproszonymi gośćmi zaglądać będę pod podszewkę współczesnych problemów cywilizacyjnych. Poprzez kino, teatr, muzykę, książki i sztukę przebijemy się do najważniejszych spraw dzisiejszego świata. Rozpruwacz kulturalny. Zapraszam w każdą sobotę o 18.15. Ale po prostu coś mi się nie podoba, bo są złe wibracje. Irma Ladewi też lecąc nad Polską powiedziała, że nad Polską wyczuwa złe wibracje. Nad Europą leciała. Irma Ladewi. Gdyby wyjść na ulicę któregoś Simatyc, z miast i zapytać ludzi, co to jest autorytet moralny wszechczasów. Dla jednych leciała to nad Polską i powiedziała, że wyczuwa w samolocie złe wibracje. Jak dzisiaj definiujemy postawę patriotyczną, będziemy rozmawiać z doktorem Tomaszem Łabuszewskim w programie Wszystko jest historią. Dzisiaj po godzinie 13:33. Serdecznie zapraszam, Jędrzej Lipski. Polskie Radio 24. Autopromocja. Minęła godzina 13. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ponad 40 osób zginęło w zamachach bombowych w zabytkowej dzielnicy stolicy Syrii, Damaszku. Związek Nauczycielstwa Polskiego zbierał podpisy w sprawie ogólnokrajowego referendum dotyczącego spraw edukacji. W informacjach dnia także 70. rocznica procesu pierwszego komendanta niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przed mikrofonem Krzysztof Kaczmarczyk. W wyniku wybuchu dwóch bomb w Damaszku w Syrii zginęło 44 osoby, a ponad 40 zostało rannych. Do zamachu doszło w obrębie Starego Miasta. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że jedna bomba została zdetonowana w autobusie, druga przez zamachowca samobójcę. Do obu detonacji doszło w zabytkowej dzielnicy Damaszku Bab al-Sagir, w której znajdują się szyickie mauzolea. Miejsce to jest odwiedzane przez pielgrzymów przebywających z całego świata. Marta Titaniec z Caritas Polska, która powróciła z Syrii, powiedziała na antenie Polskiego Radia 24, że mieszkańcy tego państwa nie wiedzą, za co giną. Mówią, 35 państw walczy w Syrii. Ktoś powiedział, ta wojna nie ma twarzy, nie ma paszportu i nie ma imienia. Nie żalą się, ale to też jest naród bardzo pracowity, bardzo gościnny, bardzo cierpliwy i coś w tym rzeczywiście jest. To jest wdzięczność, to jest radość, to jest, mówią, uhonorowanie. My jesteśmy uhonorowani, że Polska nam pomaga, że polskie ludzie nam pomagają. Szyickie świątynie są częstym celem ataku dżihadystów z tak zwanego państwa islamskiego. Do ataku nie dochodzi, nie tylko w Syrii, ale także w sąsiadującym z nią Iraku. Około 350 tysięcy podpisów zebrał dotychczas komitet domagający się ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji. Informację przekazał mediom szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Podpisy w tej sprawie zbierano dziś m.in. w Warszawie przed wejściem do stacji metra Centrum. Broniarz twierdzi, że cykl konsultacji przeprowadzonych przed złożeniem ustawy do Sejmu nie był satysfakcjonujący dla części środowisk związanych z edukacją. Z tego powodu, jak dodał, o reformie rozmawia się dziś z ludźmi na ulicach. To jest taki doskonały moment do tego, aby rozmawiać z ludźmi, nawet wtedy, kiedy oni mają przeciwne zdanie, to mają okazję to wyartykułować, mają okazję powiedzieć, dlaczego to zdanie jest przeciwne. I tego rodzaju debat, tego rodzaju dyskusji nam zabrakło. Zgodnie z przygotowanymi przez rząd ustawami, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające prawo oświatowe od 1 września tego roku zlikwidowane zostaną gimnazje, przywrócone będą 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika, a w miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną 2-stopniowe szkoły branżowe. Aby wniosek o referendum trafił do Sejmu, musi go poprzeć 500 000 obywateli. 70 lat temu rozpoczął się proces pierwszego komendanta niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Za swoje zbrodnie Rudolf Hess odpowiadał przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Warszawie. Nieco ponad miesiąc od rozpoczęcia procesu usłyszał wyrok śmierci. Arkadiusz Augustyniak. Rudolf Hess był komendantem w Auschwitz od jego powstania do 1 grudnia 1943 roku. W tym czasie obóz stał się największym miejscem masowej zagłady. Po wojnie Hess próbował się ukrywać, ale został schwytany w 1946 roku. Zeznawał na procesie norymberskim. Der
gdzie stwierdził, że tak zwane ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej odbywało się na rozkaz Hitlera. Następnie Hess został przekazany Polakom i 11 kwietnia 1947 roku stanął przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Warszawie. Historyk profesor Wojciech Roszkowski podkreśla, że Rudolf Hess bezpośrednio odpowiada za zbrodnie popełnione w Auschwitz. Za masowe mordy, których tam dokonywano, za gazowanie Żydów, za palenie zwłok w krematoriach, a także za nieopisane zupełnie cierpienie, śmierć tysięcy Polaków i innych narodowości. Proces Hessa trwał do 29 marca. Wyrok, kara śmierci, zapadł 2 kwietnia. Dwa tygodnie później Hess został stracony na terenie byłego obozu Auschwitz. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Auschwitz był największym z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady. Życie straciło tam ponad 1 000 000 ludzi. Mauzoleum generała Józefa Bema w Tarnowie zostanie wyremontowane, liczące 90 lat. Zabytkowy sarkofag wniesiony na 6 kolumnach pośród stawu w Tarnowskim Parku Strzeleckim jest atrakcją turystyczną miasta. Niestety z roku na rok jego stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia, na co od lat zwracali uwagę spacerujący po parku tarnowianie. Podniszczone. Powinni dbać, bo tu przyjeżdża dużo turystów z Węgier czy gdzieś za granicę. Węgrzy jak przyjadą, to się będą cieszyć. No w tej chwili może jest taki trochę brzydki, ale może być ładniejszy za jakiś czas. Co rok się mówi, że będą remontować, a do dziś się jeszcze nic nie zrobiło. Ja z nóżkami tu byłam, to naprawdę raj na ziemi. Odnowimy mauzoleum w ramach prac rewitalizacji całego parku, zapowiada Józef Czupryna z tutejszego magistratu. Cała sadzawka będzie wyremontowana i ten murek będzie usunięty i w to miejsce będzie nowa konstrukcja ażurowa. Natomiast całe mauzoleum będzie poprawione, wyremontowane. Wszystkie pęknięcia będą usunięte również sarkofagiem. Prace renowacyjne nad mauzoleum generała Józefa Bema potrwają co najmniej 3 miesiące. Odnowienie całego Parku Strzeleckiego kosztować ma 9 milionów złotych. Niemal połowa tej kwoty pochodzić będzie z budżetu Tarnowa, a na efekt końcowy prac trzeba będzie poczekać jeszcze co najmniej 2 lata. Prognoza pogody. W kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, wysoko w górach śniegu. Tylko na krańcach północno-zachodnich bez opadów. Temperatura maksymalna od 3-4 stopni na północy, w rejonach podgórskich do 5-8 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr słaby, na wybrzeżu miejscami umiarkowany, północno-zachodni i północny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem. Taniej nawet o 500 zł. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dziadowania nie potrzebujemy. Konkretne informacje, wiadomości dnia. Nie handlować, nie reklamować, a przynajmniej nie tutaj, w naszym radiu Tok FM Eurokęcika Barbie Baby Langstrom Extra, bo ja wiem, że można też i kulturę i zareklamować i galerię dzięki telefonowi, kamerze, laptopowi, komputerowi, ale jak widać, im tylko forsa w głowie, nie złoto, bo to było w XX wieku, XIX walka o złoto i cała historia świecko-religijna, a teraz raczej świat cyfrowy, forsa, pieniądze, bankomaty, chytrość, dziadostwo, żebranie, grosza, nie z karty, tylko z ręki do ręki. W ostatnich 3 latach prawie dwukrotnie wzrosła liczba skarg do Urzędu Regulacji Energetyki na nieuczciwych sprzedawców prądu i gazu, poinformował urząd. Ludzie skarżą się na przykład, że po zmianie sprzedawcy rachunki wbrew obietnicom zamiast spaść rosną. Do często stosowanych nieuczciwych praktyk, jakie obserwuje URE, należy też nieinformowanie o prawie do odstąpienia od umowy, a także proceder ponaglania do podpisania dokumentów bez możliwości wcześniejszego zapoznania się z ich treścią. Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości, to trzeba jak najszybciej się skontaktować z punktem informacyjnym dla odbiorców energii i paliw gazowych Urzędu Regulacji Energetyki pod numerem 22 244 26 36 lub za pośrednictwem strony internetowej urzędu.
że jakieś kolejne złodziejstwo. Myśmy zawarli umowę, bo Janek Witek umarł, ale oni znowuż na nazwisko Jan Maciej Witek wysyłają tutaj te rachunki i te stare, i te nowe. Temperatura od 3 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 5-8 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby na wybrzeżu, miejscami umiarkowany, północno-zachodni i północny. Na barometrach w Warszawie 1023 hektopaskale. To były wiadomości w Radiu Maryja. Kolejne oszuści, kolejne oszuści, kolejni złodzieje. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych będzie minister środowiska pan profesor Jan Szyszko, z którym rozmawiać będziemy na temat środowisko naturalne, powrót do normalności. Ten telefon był podany teraz. Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Dalsza część tematu w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Serdecznie zapraszamy. Zawyżane rachunki, jaki złodziej siedzi. Tym, proszę Państwa, jak to się nazywa? Inoji, że ludzie nawet nie wiedzieli, nie znali tej nazwy. Radia Maryja i Telewizji Trwam. Ale oni wcale nie czytają tego, co Państwo piszą tam na e-mailu, bo ich to nie obchodzi. Ja mówię, że Jan Maciej Witek to dawno nie żyje, a oni to proszę szybko proszę to zgłosić. To przecież myśmy dawno to zgłosili. Tu chodzi o rachunki, które są zawyżane. Przez Inoji. Kolejne oszustwo już 21 wieku, bo to od niedawna. Już wielu nie będzie można ocalić od zapomnienia. Obecnie Instytut imienia świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość napisali tak jak w Orange, tej firmie złodziejskiej, o 6 stycznia 12 kartek, żeby jak gdyby co, no to wszystkiego i tak nie przeczytałaś, no to zawsze będziesz winna, że coś tam czegoś nie dopełniłaś i oni będą ssać jak pluskwa. Krew z ciebie ssać będą pieniądze. Także to są takie nowości 21 już wieku. Aha. Już myśleli, że wleźli w Polskę. Dobrze, że ta linia mysia, ale to wiecie Państwo, żeby to wszystko wyjaśniać, jak również polikwidować te opcje na FM u tych złodziei, krętaczy, którzy podszywają się pod różańce katolickie, w kółko te same piosenki nadają, to będzie trwało, to nie jest takie łatwe. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. Jeśli telefon jest zajęty, prosimy próbować aż do skutku. Bądźmy cierpliwi. Centrala nasza przyjmuje tylko telefony niezastrzeżone. Jeszcze raz przypominam numer telefonu do tej akcji Ocalić od zapomnienia. 56 610 81 64. Powtarzam, 56 610 81 64. Także numer podawany we wtorkowej audycji Ocalić od zapomnienia jest aktualny. To jest inny numer, ale również aktualny. Bóg zapłać za zrozumienie i współpracę. Razem możemy uczynić wiele. Ocalmy od zapomnienia tych wielkich bohaterów. Także wiecie Państwo, proszę być z nami. Dzisiaj już jest 11, zdaje się, tak? 11 marca 2, 17 zima, kolędy.